Okej, okay, będziemy kontynuować. Rozpoczynamy czwarty rozdział. Skąd wojny i walki pośród was? Czyż nie stąd z namiętności waszych, toczących wojnę w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Mordujecie i zazdrościcie, a nie jesteście w stanie osiągnąć. Walczycie i wojujecie, a nie macie, ponieważ nie prosicie. Co to są namiętności? Wiecie, to jest grecki wyraz hedone, który występuje w paru miejscach Pisma Świętego. I pierwsza rzecz, Łukasz 8:14. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosku, bogactw i rozkoszy życia, to jest właśnie to słowo, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Przypowieść o siewcy. Greckie hedone, od greckiego hedone pochodzi nasz do dziś używany wyraz hedonizm. To jest filozoficzne pojęcie, jest to postawa życiowa, która polega na tym, że celem życia danego człowieka jest sprawianie sobie przyjemności. Tak jest, radość życia tak zwana. I wydaje się to takie no, pożądane, żeby nie wiem, sprawiać sobie przyjemność w tym życiu, tak? Natomiast te namiętności, czyli te hedony, powodują pewne problemy. Mianowicie toczą wojnę w członkach. Wojnę przeciwko komu? Przeciwko czemu? Co? Przeciwko tej naszej naturze duchowej, przeciwko innym, a jakże? Po to, żebym ja miał, to najłatwiej jest komuś zabrać przecież. Ale przeczytajmy dalej. Tytusa 3:3. Tytusa 3:3. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący i poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Kochani, czy to nie jest, czy to przypadkiem nie jest opis współczesnych ludzi? Czy ludzie przypadkiem do teraz tak nie żyją? Ten lukier kultury jest tylko czymś zewnętrznym. Tak naprawdę ludzie są znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. I nie myśl, że kiedy coś dobrze gdzieś zrobisz i tak porządnie się zachowasz, że kiedy odejdziesz, to ci ludzie będą cię wspominać z radością. Nie będą. Przypną ci cokolwiek tylko im się umyśli. Nie będą. Taka jest prawda. Taka jest prawda o naturze ludzkiej. Natomiast chciałem zwrócić, że w tym wersecie jest powiedziane o poddaństwu rozkoszom. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Poddani pożądliwościom i rozmaitym rozkoszom. Czyli to, co się wydaje człowiekowi jako takie najbardziej pożądane, czyli nie wiem, no, żeby najlepiej, wiecie, biznes klasą latać, żeby najlepiej mieć złoty sedes, żeby najlepiej mieć Rolls Royce'a, czy jeszcze, nie wiem, jakieś tam lepsze auta są, żeby najlepiej mieszkać w pałacu, żeby najlepiej jeść, dławić się kawiorem i tak dalej. To jest coś, co w istocie trzyma ludzi w niewoli. I to jest ciekawe. To jest ciekawe, bo z jednej strony, no wszyscy byśmy chcieli mieć, no nie wiem, no chociaż o parę lat nowsze auto niż mam, tak?
Wiecie, samo to pragnienie takie, no może to nie jest coś tak strasznie złego, tak? Ale w chwili, kiedy staje się to celem życia, kiedy hedonizm napędza nas i nasze uczynki, to jest coś, co jest, w czym człowiek jest związany niewolniczo. A jeszcze lepszy grill, a gazowy sobie kupię do ogródka, a co mi tam. Rozumiecie, to jest ciągłe coś, co się napędza, a najlepiej zdobyć to w sposób taki, jaki, no, żeby najmniejszym wysiłkiem, najlepiej komuś zabrać. I nie przypadkiem mówię te słowa, bo za chwilę będziemy w tym kontekście. Ten list pisany jest w kontekście pewnych zdarzeń, sytuacji, w której bracia okradli innych braci, czy też tak ściśle nie zapłacili im. No i tam jeszcze się straszniejsze rzeczy stały, i to pośród braci. Jakub 4:3. I o tym będziemy za chwilę mówić. Może zostawmy to jeszcze, tego Jakuba. 2 Piotra 2:13. I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz. A gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Na tym polega hedonizm, krótko mówiąc. I o tego typu rozkoszach jest tutaj mowa. O co chodzi z tymi naszymi członkami? Kochani, list Jakuba o tym mówi. 1:14 do 15. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Po tym, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Ciąża. Zapłodnienie przez pożądliwość. Ta pożądliwość łączy się z tym hedonizmem, z tą pragnieniem rozkoszy. Więc Jakub rozwija temat, który już rozpoczął dalej. Jeszcze jest 3:5. W liście mamy dwie grupy ludzi, do których kierowany jest list. Jedni to są bogaci, jedni to są ubodzy. To hedone to dotyczy których? Raczej bogatych, nie? Skoro się wzbogacili. A 3:5. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Toczą bój w członkach waszych. Chcą sprawić, żebyście zaszli w ciążę z pożądliwością. Te namiętności chcą do tego doprowadzić. A gdy grzech dojrzeje, to w ogóle nie są żarty. Wiecie, błąd współczesnego kalwinizmu między innymi polega na tym, że mówi się ludziom, że zbawienie jest nieutracalne. Ono jest nieutracalne z Bożej perspektywy, ale w Piśmie Świętym nigdzie wprost takiego nauczania nie ma. Za to są ostrzeżenia przed tym, żebyście nie odrzucili łaski. Zwróciliście uwagę na to? Retoryka jest zupełnie inna. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Strzeżcie się. To jest retoryka pisma. Rzymian 6 mówi, że oddawajcie członki na wolę sprawiedliwości, a nie prawości. Tak, to jest bardzo fajne. Jak myślicie, do kogo jest napomnienie dotyczące języka w tym liście? Skoro tamci nagromadzili skarby kosztem innych, to co nagromadzili ci drudzy? Gniew. A gniew łączy się z mówieniem źle o innych. No język to przywara powszechna. Jest. Sam doświadczam tej przywary w sposób bardzo bolesny, powiem szczerze.
I często zdarza mi się powiedzieć coś i się nie ugryźć w język. Oh, dobra, mniejsza z tym, już się nie będę tu przed wami. Popatrzcie, tu po raz pierwszy pada słowo. Mordujecie. Mordujecie. Pożądacie, a nie macie. Mordujecie. No chyba chrześcijanie to nie mordują, nie? No a... Jak kogoś nienawidzę, kogoś jestem, to już tak jakbym zamordował. To nie musi być takie morderstwo z nożem w ręku. Tak. Ale moim zdaniem tu się zdarzyło morderstwo. Prawdziwe. I dlatego powstał list Jakuba. Zwróćcie uwagę, wcześniej, kiedy mówił o mordowaniu, to mówi coś takiego. W ogóle od tego zaczyna. No i jeśli nie cudzołożysz, ale mordujesz, to jesteś przestępcą prawa. Nie przypadkiem użył tych dwóch przykazań, mógłby któregoś innego. Rozwija ten temat. Rozwija temat zamordowania innych. I to jest coś, co dzieje się w zborze, o zgrozo. W zborze jeszcze wtedy prawie całkowicie judeochrześcijańskim. Słuchajcie, ten list prawdopodobnie powstał w 1944-1945 roku. Bardzo wcześnie, jedno z pierwszych pism. Tam nie występuje jeszcze wyraz eklezja, jest wszędzie synagoga. Słuchajcie, już w tamtym momencie już były takie problemy w zborze. No co się dziwicie, że w Koryncie ktoś żył z żoną swojego ojca? Wierzcie mi, nie ma grzechu na tym świecie, którego nie popełniłyby odrodzone dzieci Boże. Nie ma. Nie ma. Natomiast jest pytanie, co potem? Czy w tym grzechu będą trwały? Czy będą z niego pokutowały? Jeśli będą pokutowały, będą dziewicą czystą. Jeśli nie będą pokutowały, no to wiemy, co się stanie. Czy zdarzają się spory pomiędzy braćmi? Oczywiście, że się zdarzają. Paweł pokłócił się z Barnabą. I to tak, że tam jest powiedziane, że były wielkie krzyki. Po śląsku haja była. Była haja. Ostatecznie, wiecie, Paweł przekonał się do Marka i nawet współpracował z nim dość blisko później. Wychodzi na to, że w tym sporze Barnaba miał rację nawet. Ale tu nie chodzi o rację. Ty masz rację, a diabeł się cieszy. Ty masz rację, a diabeł się cieszy. Tak. Tak. Lepiej nie mieć racji, lepiej się nie kłócić. Kochani, ale tak jest. Czy chrześcijanie mogą się rozwodzić? Nie. No nie, nie mogą. Ale jeśli by się tak zdarzyło, no to jest 7 rozdział 1 do Koryntian i wiadomo, co wtedy należy robić. No, po prostu jesteśmy ludźmi, tak? I czasami nie jest możliwa dalsza współpraca jakichś dwóch ludzi z tego powodu, że stracili do siebie nawzajem zaufanie. I tyle. Co robić w przypadku sporu? Tutaj chciałem. Dobra, 2.11, Jakuba, 2.11. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Zwracam uwagę na te dwa przykazania, które są tam. Już powiedziałem o tym. I kochani, 5.6. O tym będziemy jeszcze mówić. Ale w 5.6 jest coś takiego. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam. Ewidentnie przez cały list przewija się temat zabójstwa i tak jakbyśmy dziś powiedzieli, to był mord sądowy. To nie było tak, że oni wzięli nóż i poczęstowali go tym w plecy. Nie. O, chrześcijanie tak nie mordują. Chrześcijanie, wiecie, to się stało w majestacie prawa.
a jednak brat brata pozbawił życia. Nie wiemy dokładnie, co się tam stało. Ale ewidentnie ten temat się przewija. Ewidentnie się przewija. Widać wyraźnie, że on raz za razem mówi o mordowaniu. I to nie chodzi jedynie o takie mordowanie, jak Igor powiedział, że jeśli nienawidzisz brata swego. Nie. To chodzi, moim zdaniem, to o czym mówi piąty rozdział, to jest ewidentnie, mówi o tym, że poprzez proces sądowy jakiś brat został pozbawiony życia. Skąd więc są walki i spory? Powiedzieliśmy, że biorą się one z namiętności, z pragnienia tego, żeby samemu lepiej żyć. Żeby mieć, nie wiem, więcej niż się ma. Więcej pieniędzy, tak? A miłość pieniędzy? O, więcej niż inni. Tak, więcej niż inni. Lepszy samochód niż sąsiad. A do czego mamy wykorzystywać mamony niesprawiedliwości? Do pozyskiwania przyjaciół. Do tego mamy wykorzystywać mamonę niesprawiedliwości. Więc jeśli masz pieniądze, to pamiętaj, że masz je po to, żeby móc łożyć na sprawy pańskie, a nie sprawiać sobie przyjemność. Żeby móc pozyskiwać innych. Żeby móc wspierać tych, którzy usługują słowem i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden ze sposobów funkcjonowania systemu ofiarniczego w Nowym Testamencie. Są tylko trzy rodzaje ofiar w Nowym Testamencie. Ktoś pamięta, jakie, bo mówiłem o tym kiedyś. Ciała na ofiarę czystą, pieniądze na służbę właśnie i owoc warg. Są tylko te trzy rodzaje ofiary. Tak funkcjonuje prawdziwy Kościół. Luther kiedyś powiedział, że jak kto ma portfel nienawrócony, to w ogóle nie jest nawrócony. Bardzo fajne to było. Skąd więc spory, walki? No chcemy mieć więcej. Chcieli mieć więcej. Pożądali. Zestawmy ze sobą walkę, walczycie i wojujecie i prośbę. Co wydaje się wam atrakcyjniejsze? Czy lepiej jest walczyć, czy lepiej jest prosić? Dla obserwatorów z zewnątrz fajniejsza jest walka. Pewno, nic faceta tak nie cieszy jak świst mieczy. Chłopie, krew się leje, jucha sika, jest fajnie, coś się dzieje. No nie przypadkiem, słuchajcie, w starożytności urządzano widowiska z tego. Bo to jest atrakcyjniejsze. A prosić? Łaski bez. Znacie takie powiedzenie? Kto by tam prosił? A Jakub jednak mówi, że w nowej naturze nie jest walka. Chociaż w pewnym sensie jest walka o wiarę. Ale owca nie walczy. Robak nie walczy. Kiedy go ktoś nadepnie, to wyda takie i to będzie wszystko, co zrobi. Żmija będzie walczyć. Wilk będzie walczyć. Pamiętajcie o tym. To jest mniej atrakcyjne, ale pożądane. To jest coś, czego potrzebujemy. Potrzebujemy prosić, potrzebujemy uczyć się prosić, potrzebujemy wołać do Pana, aby mieć to, czego potrzebujemy. Nie walczmy. Nie walczmy ze sobą przede wszystkim, bo donikąd to nie prowadzi. A jak jest z tobą? Wolisz walczyć, czy wolisz prosić? Męska... Boga prosi, że z człowiekiem walczy. No właśnie. Ale to chodzi, żeby z człowiekiem nie walczyć, tylko Boga prosić. Tak? Wiecie co? Myślę, że chodzi o proszenie Boga. Kontekst jest taki raczej moim zdaniem modlitewny, ale no można spróbować się zastanowić,
nad tym i rozważyć. Beata? No kontekst wojny i walki wśród was. Tak. Czyli to może również oznaczać wzajemne ustępowanie. Raczej proszenie kogoś niż rozgrywanie, czy tam jakieś inne metody uzyskiwania czegoś. Ale trzeci werset, idzie w kierunku modlitwy raczej. No właśnie. Widzicie, a nie otrzymujecie, nie? Właśnie, właśnie będziemy... Ale myślę, że ja bym nie wykluczał tego wątku. Ja bym... Bo w relacji między braćmi to proszenie zamiast walki może też mieć miejsce. Może mieć miejsce, ciekawe, tak. Ciekawe, że Pan Jezus Chrystus przecież właśnie tego uczył. I to bardzo uczył, że kto z was przez swą śmiałą natarczywość, jeśli chodzi o swojego przyjaciela, o północy poprosi o chleb, to ten nie ze względu na przyjaźń, ale ze względu na śmiałą natarczywość, na tak on potem boczwość osędził. Ale to jest, ale to dotyczy, ta przypowieść dotyczy życia modlitewnego, podobnie jak kolejna o tym ojcu, chleb, kamień, ryba, żmija, skorpion, jajko. Nie wykluczałbym jednak relacji między no to, dobrze, nie wykluczajmy, nie wykluczajmy, idźmy dalej. Nie macie, ponieważ nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzając to zużyć na wasze namiętności. Roztrwonić tam dosłownie jest. Źle prosicie. Czyli co, jeśli w kwestii tego przyjaciela, jeśli bym przyjaciela źle prosił, no on nie wie, na co ja to mam roztrwonić, do czego ja potrzebuję, tak? Czyli ja myślę jednak, że o modlitwę chodzi bardziej. Przede wszystkim, tak. Przede wszystkim chodzi o życie modlitewne. I pierwsza rzecz. Przypomnijmy sobie, że hedone pochodzi od hedonizmów. I to jest dokładnie to słowo, to namiętność. To jest znowu to samo. Czyli modlisz się o coś, tak? Modlisz się o coś po to, żeby zaspokoić tym swoją własną pożądliwość. I co myślisz, że Pan Bóg to wysłucha, taką modlitwę? To jest dość ważne, kochani, czy zdarza nam się modlić o coś tylko po to, żeby sprawić sobie przyjemność? Może nie. No, faryzeusz i celnik, jak sobie myślę. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem taki jak inni ludzie. Ale popatrzcie, jak to pobożnie brzmi. On Bogu dziękuje za to, jaki On jest. Wiecie, w chrześcijaństwie też się to zdarza, że ludzie dziękują Bogu za to, że nie są tacy jak ci na zewnątrz, na świecie, że są takie... Tak. Dziękujemy Ci za nasz cudowny zbór, który jest taki lepszy od innych. Oczywiście każdy uważa, że jego zbór jest najlepszy na świecie, inaczej by nie chodził do niego, ale no... Pilnujmy swojego serca, bo to jest też cienka linia, naprawdę. Dobra, to pytanie w drugą stronę. Czy zdarza się, że zdarza nam się modlić o coś, co nie będzie dla nas przyjemne? Przepraszam, trochę was czeszę pod włos w tym momencie, bo to żeby spowodować... Pytania. Kiedy jest ta przyjemność? No bo kiedy tutaj mówimy o pewnej przyjemności, to uważamy, że naszym celem jest wieczne doświadczanie nieprzyjemności, czy nie. Wieczne doświadczanie przyjemności? Nie do końca przyjemności. Dlaczego nieprzyjemność? Bo to nie chodzi o hedonę, czyli zaspokajanie żądz. A ten kredyt, po prostu przyjemność po prostu nie do końca oddaje sobie. Dobrze, tylko no nie walczymy. Czy dążymy do stanu szczęśliwości, a nie stanu nieszczęśliwości. Tak, stan szczęśliwości, tak. Tak, to jest teraz ale dobrze. Ale z tej szczęśliwości też jest, no nie nieprzyjemność, tylko jest przyjemność. W wieczności będzie nam raczej przyjemnie. Nie? Więc teraz jest pytanie, nie czy dążymy do przyjemności, czy nie dążymy, tylko która ta przyjemność jest bardzo, dla nas... To jest bardzo słuszne, to jest bardzo słuszne. Słucham. Wydaje mi się, że w miarę jakiegoś dojrzewania, zmiany, co innego zaczynamy uważać za przyjemność. Mhm. I myślę, że po tej przemianie, która jakoś jednak jeszcze nastąpi w tym wchodzeniu w wieczność, no to zupełnie nam się zmieni perspektywa i to, co wtedy będzie dla nas przyjemne,
to być może wcześniej, tak byśmy tego nie oceniali. Tak? Mhm. Czyli ta przyjemność, ona się zmienia troszkę, to co odbieramy jako przyjemność. Dojrzała przyjemność jest związana z ciałem, a ta dojrzała przyjemność jest związana z tymi owocami, które są owocami ducha. Ducha, tak. Tak. A to jest cielesność. Tak. Cielesność i duchowość. Tak. To jest to, tak? Zwróćcie uwagę, że wszystkie religie nieprawdziwe oferują nagrodę według cielesnych pożądliwości. Czy to są 73 dziewice, czy to są te domy, kalafiory i przetwory, czy cokolwiek innego. To wszystko jest coś, co podoba się ludziom. Zaspokajanie ciała. Zaspokajanie ciała. To jest coś, co naturalnie, coś, co się odwołuje do ludzkich pożądliwości. A co oferuje chrześcijaństwo? Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Brak konkretów, brak odwołania do cielesnych pożądliwości. No, chociaż też mamy, że Bóg przygotuje ucztę. No. Też mamy, że będziemy ucztować Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, no więc no, przy czym będziemy ucztować? Przy paluszkach słonych? O! Bracie, paluszki słone, tak? Dobrze. Nie, no myślę, że barana będą kręcić. Dobra. W każdym razie znaczy, są też takie obrazy, więc to na pewno będzie coś, co będzie radowało nasze serce. Nie mam cienia wątpliwości. Ale no, nie jest to coś, co odwołuje się do pożądliwości. Ta nagroda jest czymś innym. Czymś innym. Czemu o tym mówię? Z tego powodu, że... Jak się modlić, aby być wysłuchiwanym? Szczerze. Oby mojemu sąsiadowi te 10 krów zdechło. Szczerze. Pamiętacie modlitwę wszystkich Polaków w tym filmie, jak to było? Dzień Świra. Tak. Szczera była. Oczywiście, że trzeba się modlić szczerze, ale szczerość jest warunkiem niewystarczającym, żeby być wysłuchanym. Tak, ale celnik też się, faryzeusz też się modlił szczerze, że on naprawdę szczerze czuł się dużo lepszy od tamtego. Prawda? Okej, dobra. Co napędza za nasze życie modlitewne, o ile oczywiście w ogóle jakieś mamy? Jeśli mamy jakieś życie modlitewne, co je napędza? Co powoduje, że klękasz na kolana, jeśli klękasz? Co powoduje, że podnosisz swój głos? Czy jedynie problemy w życiu? Ja nie wiem, czy ja nie odpowiem, że prosicie w niewłaściwym celu. Czyli trzeba prosić w dobrym celu. Wola Boża. Ale wdzięczno. Wola Boża jest tym celem. Tak. Tak, ja sobie pozwolę na małą dygresję w tym momencie. Jak myślicie, czy ci krzywdziciele modlili się o pokrzywdzonych? A pokrzywdzeni, czy modlili się o tych krzywdzicieli? Jak myślicie? Po co w ogóle Jakub porusza ten temat? Ja myślę, że pokazuje pewien bardzo poważny brak. Ciężko się jest modlić za tego, który robi nam krzywdę. Ciężko. Ciężko jest modlić się za tego, którego się skrzywdziło. Bo tym zazwyczaj się pogardza. To jest nieprzypadkowo. I tak, no, skoro jest taki słaby, to mu się należało. Ewolucja, panie. Tak. To jest mój ulubiony obrazek. Narysowała go Ola ze zboru. Jest to ilustracja do Mateusza 22-29. Wioślarz, ja go nazywam. Saduceusze zadają Panu Jezusowi taką zagadkę, mówią, no u nas była kobieta, co miała iluś tam mężów i po zmartwychwstaniu czyją żoną ona będzie. Ha, 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 już, prawda, już tu Cię mamy, prawda, nie? No i Pan Jezus odpowiada im, ale przy okazji daje im receptę na zbłądzenie. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej?
Wystarczy nie mieć jednego z tych wioseł. Nie znam lepszej metody poznania pism niż ich studiowanie. I nie znam lepszej metody na poznanie Bożej mocy niż modlitwa. Nie ma absolutnie żadnej innej. Bo wtedy, kiedy się modlisz i doświadczasz wysłuchania od Boga, wtedy doświadczasz działania Bożej mocy. To są dwie rzeczy. I wiecie, kiedy ja odkryłem w swoim życiu tą prawdę o tych dwóch wiosłach, nagle moje życie się wyprostowało. Skończyła się ostra jazda bez trzymanki, jak na rollercoasterze w moim życiu. Zacząłem płynąć naprzód, zacząłem się rozwijać. Tylko kiedy będziesz pociągać za te dwa wiosła, nastąpi prawdziwy rozwój w twoim życiu. Prawdziwy duchowy rozwój. W innym przypadku będziesz targany, smagany. Jak będziesz ciągnął za jedno wiosło, to możesz ewentualnie faryzeuszem zostać, a jak za tamto, to mistykiem. Ale będziesz robił takie bączki. Nie popłyniesz naprzód. To jest po prostu ta duchowa fizyka, jeśli by tak powiedzieć można. Dopiero kiedy te dwie rzeczy łączysz, możesz płynąć dalej. Niestety zaledwie jednej wystarczy nie czynić, aby zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, zbłądzić. Zbłądzisz, a resztę zrobi życie. Rzeka płynie. Z dnia na dzień. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Czy robisz te dwie rzeczy? Czy płyniesz naprzód? Czy robisz bączki? A może w ogóle nic nie robisz? Czekasz na przyjście. Tak, czekać to lepiej nie czekać. Strach czekać w taki sposób. Błagam Cię. Po co się modlimy? To będzie taka dygresja mała. Odpowiedź jest oczywista, aby być wysłuchanymi, tak? Modlimy się, by być wysłuchanymi. A kiedy Bóg wysłuchuje modlitw? No, jeden. Kiedy prosimy w imieniu Pana Jezusa. Pan Jezus to obiecał. I kiedy są zgodne z Bożą wolą. W pierwszym Jana o tym pisze. Moim zdaniem jedno i drugie jest jednym i tym samym. Bo prosić w imieniu Pana Jezusa to nie jest dodawanie na końcu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Chociaż dobrze jest tak czynić. Ja tak na przykład czynię. Przypominając sobie w ten sposób, bo wiecie, co na ustach, to w końcu zostanie przez uszy z powrotem gdzieś tam w tym głupim łbie się zalęknie. I zapamiętam to. Dobrze jest mówić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ale to nie jest magiczna formuła, wiecie, jakieś czary mary, hokus pokus. Bez znaczka nie dojdzie. Bez znaczka nie dojdzie, to nie jest znaczek pocztowy, tak? żeby w imieniu Pana Jezusa albo oznacza zgodnie z Bożą wolą. To jest tak, by Pan Jezus się modlił. Czyli w zgodzie z Jego wolą. A czy wiemy, jaka jest Boża wola? No, najogólniej wiemy. Mamy Pismo Święte, ale czy wiemy na przykład, jaką pracę wybrać, mając kilka tam ofert, tak? Młodzi ludzie, tutaj takich nie ma chyba. Na przykład, no, ta dziewczyna mi się podoba, ale czy jest Bożą wolą? No, to jest bardzo poważna decyzja. Moim zdaniem po nawróceniu najpoważniejsza w życiu. Wybrać odpowiednią żonę. Czy wyjść odpowiednio za mąż. I teraz co? No, w Piśmie Świętym jest uwaga ogólna. Byle w Panu. Byle w Panu, co w praktyce przekłada się na byle ze zboru i w dalszej praktyce na katastrofę. No, widziałem takie rzeczy, więc to... Okej. Czy wiemy, jaka jest Boża wola? Ogólnie wiemy. W przypadkach szczegółowych prawda jest taka, że nie wiemy. No i odpowiedzi są możliwie dwie. Pierwsze to jest tak zwane odbieranie Bożej woli, albo pytaj Pana, czyli duchowa radiotelegrafika. To jest dość częste, bo
kiedy ja na przykład coś tam w swoim życiu i pytałem kogoś, mówię, pytaj Pana. I to tak pobożnie brzmi, tak fajnie. Pytaj Pana. Odbieraj Boży głos. Odbieraj Bożą wolę. O, odbieraj Bożej, odbieranie Bożej woli. To jest takie hasło w ewangelicznych kręgach. Wiecie, ja Pismo Święte przeczytałem przynajmniej parę razy, jeśli nie parę, dziesiąt. Ja nie znalazłem takiego terminu w Piśmie Świętym, jak odbieranie Bożej woli. Jest tam wypełnianie, jest tam rozumienie, ale odbierania nie ma. To jest odbieranie, no to jest, wiecie, słownictwo z dziedziny radiotechniki. Ja nie widzę, żeby chrześcijanin miał odbierać Bożą wolę. Oczywiście, Bóg mówi do naszych serc i my rozpoznajemy ten głos, bo Jego owce znają Jego głos. Ale to nie jest tak, że jestem w stanie powiedzieć, że na przykład no, wiem teraz, że powinienem się zwolnić z tej pracy, bo taki głos usłyszałem w środku. To tak nie działa. To tak nie działa. To jesteś w mniejszości. W jakiej mniejszości? Mniejszości chrześcijan, bo w większości jednak większość odbiera. Aha. Się, to tak właśnie odbierają. To niech sobie odbierają, wiele, ile chcą. Wiele tak, wiele wól Bożych. Że zabieraj głos, ale właśnie byłem na takiej konferencji, takiego też znanego chrześcijanina YouTube'owego i no i co słowo Pana Duch Święty mi powiedział. I tak, podeszłem tak. Do tej konferencji i zapytałem, czy on słyszy głos. Ja nawet... Przynajmniej szczerze, bo myślę, że sporo by odpowiedziało, że tak. Ja nawet słyszałem takie tłumaczenie, że jemu Bóg objawił, co dany werset w Biblii, co dany fragment Biblii znaczy. To już jest w ogóle jazda, słuchajcie, bo to oznacza nadprzyrodzony autorytet poza samym Pismem Świętym. To jest czysta herezja. Żebyście mieli świadomość tego, mistycyzm, a drugą odpowiedzią jest tak zwany literalizm albo intelektualizm. I on jest równie niebezpieczny, kochani. To w praktyce sprowadza się do zaufania swoim emocjom, uczuciom, swojemu jakiemuś wewnętrznemu głosowi. To natomiast sprowadza się do zaufania swoim zdolnościom intelektualnym. W obu przypadkach jest to zaufanie człowiekowi. A jaki jest ten, kto ufa człowiekowi? Przeklęty. Przeklęty. Daniel. 9:1-19. Jest tak zwana modlitwa Daniela. Nie będziemy ją całej czytać. Chciałbym przeczytać tylko ten trzeci werset. Daniela 9. Może od 1 będę czytał. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. Daniel czytał Jeremiasza i odkrył w Słowie Bożym, w proroctwie Jeremiasza, jakąś prawdę. Prawdę, że Jerozolima ma być zrujnowana przez 70 lat. Co robi dalej? Trzeci. Nie, słuchajcie, fajnie, jedźmy do Jerozolimy, odbudujmy ją. To zrobił? Zaczął zbierać kasę na Kickstarterze, żeby odbudować mury. No też nie. Co zrobił? Zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić i błagać w poście we włosiennicy i w popiele. Wiecie, mam dostępny taki przekład zaręby dosłowny.
gdzie jest to powiedziane tak. I zwróciłem swoje oblicze ku Panu, by tego szukać w modlitwie. Czego szukać w modlitwie? Przecież Słowo Boże ci mówi, bracie, ty teraz jest 70 lat, to teraz się bierz i rób. Należy się. Należy się odbudowa. Daniel tak nie postępuje. Daniel się modli. Szukać od Pana. I wiecie, by to zgłębić, to są możliwe, to też Zaręba podaje. By pytać Go o to, by o to zabiegać, by to zgłębić. Zgłębić w modlitwie. Jak to zgłębić w modlitwie? No przecież modlitwa polega na gadaniu do Boga i na oczekiwaniu, że On spełni naszą wolę, tak? No nie. Powiedzieliśmy, że wysłuchana modlitwa to jest ta, która spełnia Bożą wolę, a nie naszą. Daniel zgłębił w modlitwie. Powiedzcie mi, po co mamy się modlić o naszych nieprzyjaciół? Bo to jest też nakaz. I nie tak, wiecie, modlić się, o, byś zechciał zabić bezbożnika. Nie, tak nie. Kochani, po to, żeby coś zmieniło się w nas. Prawda? Prawda? Bo kiedy modlę się o Krzysia, to ja nie wiem, jak to się dzieje, ale on mi się staje coraz to bliższy. Prawda? Kiedy będziecie się modlić o mnie, to ja wam się stanę bliższy. To tak działa. To tak działa. Kochani, Daniel modli się. Modli się o coś, co do czego 100% wie, że jest Bożą wolą. Miał szczególną sytuację. Wiedział, że niewola ma trwać 70 lat i modli się, znając dokładnie, jaka jest Boża wola. To jest jedna z piękniejszych modlitw w Biblii. Tak, jedna z piękniejszych. Ja ją omawiałem kiedyś na kazaniu. Nie będę jej teraz całej omawiać. Nie obawiajcie się, bo to by nam zajęło jeszcze ze 2 godziny. A po co mamy się modlić o przyjście Pana? Słuchajcie, bracia, modlicie się o przyjście Pana? Bo Kościół mówi, przyjdź. Przyjście Pana to jest moment oczekiwany przez Kościół. I on jest tak samo pewny, jak to, o co się modlił Daniel. Pan Jezus na pewno przyjdzie. Mamy miłować przyjście Pana. Umiłować przyjście Pana. Słuchajcie, to jest bardzo poważna sprawa, bo kiedy będziesz się modlić o przyjście Pana, to wiecie, ten plastik przestanie mieć dla Ciebie większą wartość. Twój wzrok zacznie się kierować ku górze. Nastąpi pewna zmiana w sercu. Był tu kiedyś pewien brat z młodzieżą, nie tak dawno temu, i puścili jakieś kazanie z YouTube'a, na którym było takie mocne wezwanie, że Bóg szuka ludzi takiego serca, jakie było w Nehemiaszu, że on płakał i pobladł i taki był udręczony tym, że miasto pańskie leży w gruzach, że nie ma muru obronnego, że bracia są w pohańbieniu. Mówi, takiego serca szuka Bóg. A ja się grzecznie zapytałem, a skąd się takie serca biorą? No na przykład z tego, że Nehemiasz był mężem modlitwy. Stąd się to bierze. Bo to uczucie, które ja do Krzysia będę miał, wtedy, kiedy się o niego będę modlić, to jest coś szerszego. Wiecie, wszystkie rzeczy, które w tym zborze się dzieją, z wydawaniem książek, tam z jakimiś rzeczami, u wszystkich, u podstaw stanęła modlitwa. Od tego się zaczęło. Modlitwa o prześladowanych, modlitwa o to, modlitwa o tamta. Twoje zaangażowanie nie weźmie się znikąd. Twój obraz widzenia wieczności jako nagrody nie weźmie się znikąd. Życie modlitewne to jest mechanizm napędowy. I wiecie? Chciałbym, żebyśmy przeczytali ten Rzymian. Rzymian 8. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić. Wiemy tylko w jednej sprawie, w kwestii przyjścia Pańskiego.
Nie wiemy bowiem, o co się modlić. Taka jest prawda, bo nie mamy w pełni objawionej Bożej woli w stosunku do naszego życia, czy w stosunku do życia innych ludzi. Ani jak należy. Ale sam Duch wspiera, wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Jeśli w Twoim sercu mieszka Duch Święty, bo jesteś odrodzonym dzieckiem Bożym, to ten Duch Święty wspiera Cię w tym, że nie wiesz, o co ani jak się modlić. Wiecie, jak wygląda takie wsparcie w praktyce? W praktyce takie wsparcie wygląda w sposób taki, że Duch Święty zaczyna przemieniać Twoją modlitwę, z którą pierwotnie przyszedłeś do Boga, na taką, która może być wysłuchana, czyli na zgodną z Bożą wolą. Duch Święty działa w sercach wierzących właśnie w taki sposób. I kiedy będziesz się o coś modlić, nie tylko, wiecie, tam raz coś bąknąć w stronę nieba, ale kiedy będziesz się naprawdę o coś modlić, czy o kogoś modlić, to zobaczysz, że Twoja modlitwa będzie się zmieniać. Będzie się zmieniać, ponieważ będzie Cię w tej modlitwie prowadzić Duch Święty. Będzie się zmieniać tak długo, aż będzie wysłuchana. Najpóźniej w dniu przyjścia Pańskiego to się stanie. Ale każda modlitwa będzie wysłuchana. A dlatego oczekujemy przyjścia Pańskiego, bo to jest ostateczne wysłuchanie wszystkich naszych modlitw. To już powiedziałem, modlitwa o innych napędza miłość do nich. Dlatego przypuszczam, że oni się nawzajem o siebie nie modlili. Ci biedni o tych bogatych, a nie ci bogatych ci o tych biednych. I dlatego Jakub zwraca uwagę na to. Czas. Mało, powoli nam to dzisiaj idzie. Okej, przerwa. 10 minut.